Realizacja strategii transformacji cyfrowej nowoczesnego koncernu multienergetycznego, jakim jest Orlen, wymaga od nas wdrażania innowacyjnych usług telekomunikacyjnych. Biuro Infrastruktury IT Orlen po ubiegłorocznych, bardzo obiecujących testach sieci 5G, które były realizowane na częstotliwościach 800 MHz i 3/4 GHz, postanowiło wspólnie z Biurem Badania i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości uruchomić projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest uruchomienie, testowanie i badanie sieci 5G Millimeter Wave. Realizacja testów sieci 5G Millimeter Wave jest nie lada wyzwaniem. To wyzwanie nie dotyczy tylko sposobu badania, specyfiki fal, metodologii pomiarowej, ale też tego faktu, że będziemy pierwszymi, którzy będą chcieli przebadać kompletne przemysłowe środowiska urządzeń nadawczych, urządzeń odbiorczych i urządzeń końcowych pracujących na tych wydajnych, a zarazem specyficznych częstotliwościach 26 GHz. Realizacja tych testów dla nas jest jeszcze szczególnym, milowym krokiem. Po przeprowadzeniu tych testów będziemy mogli określić docelową architekturę sieci 5G, która w przyszłości będzie służyła nam, wspomagała realizację procesów i usług wspomagających działanie zakładu, cele biznesowe, szczególnie dla usług, które będą współpracowały z urządzeniami autonomicznymi.